Moi drodzy, zostańcie do końca, bo pod koniec będzie można coś wygrać. Pamiętacie, ale mówiłem wam kiedyś, że Młodzieżowa Rada Miejska we Włoszczowie będzie organizować debatę polityczną młodych. No właśnie, więc to już dzisiaj. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Mam przyjemność państwa powitać na pierwszej debacie młodych organizowanej przez Młodzieżową Radę Miejską we Włoszczowie. Drodzy państwo, tutaj zapomniano dodać, że Polacy nie rozumieją całej tej sprawy z Trybunałem Konstytucyjnym i chciałbym tutaj zacytować Józefa Piłsudskiego. No dobra, więc już jest po debacie. Niestety ja tam do was nic nie mówiłem z tego względu, że prowadziłem tą debatę, rozpoczynałem, zakończyłem ją, ale powiem wam, że ta debata to był jeden wielki sztos. Naprawdę świetny pomysł Młodzieżowej Rady Miejskiej. Trzeba takich więcej w takiej zwykłej Włoszczowie. Więc jeżeli jesteście z podobnej miejscowości, która nie jest zbyt wielka, na przykład macie Młodzieżową Radę Miejską lub jej nie macie, ale tak naprawdę nie potrzeba Młodzieżowej Rady Miejskiej, żeby organizować takie rzeczy. Wystarczy tak naprawdę chęć i dużo czasu, żeby zorganizować. Znaczy w sumie nie potrzebowało tak naprawdę dużo czasu. Miejsce, gdzie możecie to zorganizować i ludzie sami przyjdą. Mam ochotę na jakiś fajny film. Z nowego Greya, ciemniejsza strona Greya i powiem wam tyle, że spodziewałem się czegoś lepszego. Druga część, muszę przyznać, że nie podobała mi się. Z jednej strony ona była fajna, były momenty takie no naprawdę ciekawe, ale pierwsza część moim zdaniem była dużo, dużo lepsza i fajniejsza. Więc jeżeli chcecie zobaczyć ten film i jesteście wielkimi fanami Greya, to pójdźcie, ale jeżeli zastanawiacie się, czy pójść na przykład na nowego Greya, czy pójść na coś innego, to wybierzcie lepiej do coś innego, bo ciemniejsza strona Greya nie zachwyca. Ale niedługo wychodzi trzecia, także może trzecia będzie fajniejsza. Dobra, to widzimy się już teraz, tak jak mówiłem na samym początku tego vloga, będzie coś do wygrania, także dzisiaj do wygrania jest płyta Taco Hemingway, Young Hems. Więc tak, dużo się działo ostatnio, jeżeli chodzi o Taco, dużo, w sumie przez parę tam w ciągu tych kilku miesięcy się dużo działo, bo był koncert Taco, później po tym koncercie dostałem płytę od niego, także teraz mam 6. W tym 3 z jego autografem dla mnie, więc no, 3 mam bezużyteczne, także na razie robię konkurs tej jednej płyty, stare piosenki, a nowa płyta po angielsku, także naprawdę warto ją mieć, bo jak ją słuchałem, to jest naprawdę sztos. Okej, dobra, ale żeby nie przedłużać, to tak, Taco Hemingway, Young Hems, do wygrania trzeba zrobić 3 rzeczy. Zasubskrybować mój kanał, polubić ten filmik, także polubcie już teraz i napisać w komentarzu, dlaczego chcielibyście dostać tą płytę i za co lubicie, dlaczego lubicie twórczość Taco. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do tego konkursu, jeżeli tylko lubicie Taco Hemingwaya i chcecie wygrać taką płytę, bo chcecie mieć ją tam na swojej półeczce gdzieś. Dobra, to zróbmy tak, że 2 tygodnie macie na to. Czyli dzisiaj jest 14, także 28 marca będą wyniki we vlogu,
Także wyczekujcie, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Taco Hemingway, Jan Kems, do 28 marca konkurs.